Halo, halo, dzień dobry. Witajcie. Do, w końcu na blogu pojawiły się parametry e, nowych okrętów hybrydowych Town i Ise. No i co nieco o, o Warner Bros., e, Warner Bros. od razu mi się skojarzyło, ale to może takie. W końcu w 0910 e, na superteście, czyli podobnie dostaniemy w następnej aktualizacji do testów okręty hybrydowe, czyli trochę pancernik, trochę lotnisko, trochę krążownik, trochę lotnisko i tego Warnera. Który jest w zasadzie kopią Manfreda, tylko że zamiast torpedowców będzie miał te bomby skaczące. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to postaram się znaleźć filmik prezentujący te bomby skaczące i podpiąć go tam gdzieś pod, w komentarzu pod filmem. Jak to jak ma działać ta mechanika? No, ja na razie się nie wypowiadam, ale no dobra. No cóż, okręty hybrydowe. Będziemy mieli pierwsze pancernik. Co ciekawe, będą trzy wersje tak jakby każdego z tych okrętów, bo każdy będzie miał tylko po jednym typie samolotów, czyli albo będzie miał rakietowce, albo torpedowce, albo bombowce. I tu widać, że Tone 1, Ise 1, tą 2 i tak dalej, i tak dalej. Będą trzy dodane. Każdy z nich będzie miał po jednym składzie, jednym typie i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie chodzi o to, że ich parametry głównej artylerii będą troszkę bardziej osłabione ze względu na to, że będziemy mogli się wspomagać samolotami, nie mam bladego pojęcia jeszcze jak to będzie działać, jak dokładnie to się dowiemy, jak już dostanę to do i będę mógł tym popływać, polatać, i zobaczyć jak to się będzie składać, także chodzi o to głównie, że na przykład tutaj nie będzie na tej zasadzie, że jeżeli kadra wystartuje, to już nie będzie mogła wrócić, Druga sprawa, nie tak jakby, tak jak na lotniskowcach obecnie odzyskujemy po jednym samolocie w hangarze, to tutaj będziemy odzyskiwać po całej eskadrze, czyli jak zużyjemy jakieś bombowce, to pewnie dosyć długo będzie trzeba czekać na kolejne bombowce, także to nie będzie takie na zasadzie, że będziemy sobie latać cały czas, gdzieś tam pancernikiem z tyłu walić salwy i tyle w tomacie, tylko faktycznie będzie to takie bardziej wspomaganie się. Niżeli, niżeli główna, główna, GŁÓWNA ZABAWKA DANEGO okrętu, no nie? I tutaj, na przykład Battleship ISE Tier 7, 6, 58726 mm, 4 podwójne 360. No, tutaj widać, że to jest mocne, mocne Kongo. 21,4 km zasięgu, parametry głównej artylerii Sigma 2.0, dyspersja 238, reload 30 sekund, czyli takie no kongo na szóstym tierzy w sumie tak patrząc mniej więcej po tych parametrach są lekkie różnice, sekundarka maksymalny zasięg 4 km nie ma sensu za bardzo wspominać, trochę peloty maksymalna prędkość 25 węzłów, 70, 750 metrów skrętu, przestawienie steru 14,8, no i detekcja 15,8 maksymalnie z powierzchni i samolotów 9 i 8. Mamy r i naprawkę. It's version in the type of the planes. No i tutaj mamy parametry samolotów. Pamiętajcie, że będziemy mieli trzy typy tego, tak jakby tego, tego, e, trzy rodzaje tego jednego okrętu. Będzie ISA 1, ISA 2, ISA 3 itd., itd. Jeśli chodzi o samoloty atakujące, to będą miały 1370 hit pointsów e, prędkość 150 węzłów, a tak, trzy e, samoloty w ataku i 3, czyli będziemy mogli jeden atak tylko wykonać restoration tam 120 sekund, czyli 2 minuty. Co 2 minuty będziemy mogli zaatakować jednym potrójnym składem, Detek 10 i number of on the deck 3, czyli co 2 minuty będziemy mieli jeden składron do ataku a rakietami Rakiet 8 na atak razy 3, oczywiście rakiet Type HE. No, i maksimum rakiet damage 2200. Niestety nie ma tutaj y, y, szansy na podpalenie. Trudno. No, i ta sama sytuacja jeśli chodzi o torpedo bombers. Ta sama ilość HP trochę wolniejsze 3 na atak 3 w składronie, restoration też 2 minuty, detekcja 7,5, czyli bardzo krótko 7,5 i na pokładzie będziemy mieli tylko 3 torpidał po 2, czyli 6 torped łącznie zrzutu, maksymalnie 2767 35 węzłów, 2 i 3 range, i torpedo aiming distance 376. To może mogą być nawet, nawet torpedy. No i bombowce to same, HP, ta sama prędkość co torpedowce 3, 3, 3 120, czyli będziemy mieli do wyboru. W zasadzie w każdym tym typie będziemy mieli po 3 samoloty w jednym tak jakby składronie, jednej, jednym zestawie i w tym przypadku zrzucamy bomby HE po 2 na samolot maksimum damage 5900. Ok, czyli będziemy mieli... Dobra, już ogólnie ogarniam będziemy co 2 minuty. Będziemy mogli zrzucić sobie, się pobawić chwilę samolotami między, między ostrzałem. No i jeśli chodzi o Tone, na pewno źle to wymawiam, e, mamy tym razem 8-tierowy krążownik, 38900 hit pointsów, 25 mm, 4 podwójne 203-ki tutaj od frontu, zobaczcie, fajnie to wygląda, e, 15,7 zasięgu, maksymalnie damage z 3 300. 17% szansy na podpałę to główna artyleria, no 203 Dodatkowo dodatkowo jeszcze i torpedy 610 4 cztery potrójne maksymalnie 10 km 62 spida 17,5 17233 dokładnie obrażeń no raczej na polocie japońskim bym nie polegał maksymalna prędkość 35,5 węzła maksymalny o no wiecie 780 metrów 10 sekund przestawienia steru 2.11.2 e, detekcji no i z powietrza 7.2 pamiętajcie że to jest jeszcze wszystko bez kapitana i tak dalej i tak dalej będziemy mieli LK hydro zamienne na AI i RPRP, RP. o, czyli będziemy mieli tutaj naprawkę, co ciekawe jest no, oczywiście type plane, czyli też będziemy mieli trzy typy tego okrętu. W tym przypadku w sumie tutaj mamy różnica, jest tak, HP są takie same, prędkość jest taka sama, jeśli chodzi o atakujące rakietowce, różnią się tylko tym, że będziemy mieli cztery samoloty w ataku, cztery w składronie jest też 120 sekund przeładowania i cztery na, na deku, czyli tak czy siak, wszystko to samo, tylko jeden samolot więcej. I to samo tyczy się bombowców, to, to, to 120 tak jest nawet identyczne, identyczne obrażnienia na Torpedę 35, tak identyczne Torpedy, czyli po jednym samolocie więcej różnicy między 6 a 8, 6 a 8 no i tak 5902 dwie bomby, tak, dwie, dobra, o tak, tak, to samo zgadza się. No i Werner Bros, Warner Bros, nieważne, suchy żarcik prowadzącego będzie z tymi bombowcami. Będzie to samo co Manfred na 10 Tierze, tylko że zamiast tropodowców będzie miał bombowce z tymi skoczącymi bombami. No, powiem Wam szczerze, że zapowiadasz się ciekawie. Podoba mi się, że jest coś nowego, ale no więcej powiedzieć będę mógł jak pogram, no i pozwolą powiedzieć, no nie oszukujmy się, pewnie wejdzie to w mocnym NDA. będziemy mogli sobie tym pograć, coś tam polatać, ale wypowiedzieć się pewnie dopiero po jakimś czasie, ale postaram się, jak tylko będę mógł, to oczywiście będę się z wami dzielił informacjami, ja jak na razie jestem... Ciekawo nastawiony, nie skreślam tego pomysłu. Może coś z tego wyjdzie, zobaczymy. Jeżeli ktoś będzie ogarniał, będzie to faktycznie po jednej skadrze, to y, może, może to być ciekawe. Może to być fajna zagrywka, nie tylko w sumie na randomach, ale też i w innych trybach, gdzie będziemy widzieć, że jedna flanka, powiedzmy, popłyniemy pancernikiem na jedną flankę i ona jest zostanie wyczyszczona, to będziemy mogli sobie wystartować samolotami w trakcie, gdy nasz pancernik nadrabia wraca na drugą flankę, to będziemy mogli wspomóc flankę samolotami. No cóż, zobaczymy. Jak na razie mamy dwa okręty do przetestowania, każdy z nich w trzech wariantach, czyli każdy z innym typem samolotów. Czy będzie tego więcej, nie wiem. Czy, kiedy i co, jak, gdzie, jeszcze nie wiadomo. Wiadomo, że w wersji 0,90 wejdzie to wszystko na super testy i wtedy pewnie dostanę to do zabawy. No cóż, czekam na wasze komentarze. Dajcie znać co myślicie, jak wy się na to zapatrujecie. Jak zawsze czekam, podyskutujmy <grybuj> i jak zawsze zapraszam na inne materiały. Trzymajcie się, hejo. Pa, pa.